Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Europejska Agencja Leków zatwierdziła szczepionkę Pfizer do użytku na terenie Unii Europejskiej. Polski rząd zapewnia, że Polska jest gotowa do dystrybucji i akcji szczepień. Tymczasem w Wielkiej Brytanii pojawiła się nowa odmiana koronawirusa. Wszystkie połączenia lotnicze do Zjednoczonego Królestwa zostały wstrzymane. Wczoraj została podjęta decyzja o tym, że z poniedziałku na wtorek, czyli dzisiaj o północy, zostaną wstrzymane wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski i ta decyzja oczywiście jest podtrzymana. Resort zdrowia wydał też specjalne dyspozycje inspekcji sanitarnej w tej sprawie. Żeby każda osoba, która dzisiaj lub w ostatnich dniach przybyła do Polski z Wielkiej Brytanii, miała możliwość przeprowadzenia szybkich testów poprzez skierowanie na takie testy przez sanepid. Informacje o osobach przybywających do Polski w ostatnich dniach są na bieżąco monitorowane. O wiele większym wyzwaniem, jak podkreśla rzecznik rządu, jest jednak przestrzeganie aktualnych obostrzeń i wytycznych na terenie kraju. Są dziesiątki tysięcy osób, które są aktualnie chore w Polsce, stanowią większe ryzyko, jeżeli nie będą przestrzegały obostrzeń, niż osoby przyjeżdżające za granicę w tej chwili. To od naszego odpowiedzialnego podejścia zależy, czy widmo trzeciej fali epidemii dotrze do naszego kraju. Dobicie do 50-60 tysięcy zachorowań dziennie oznaczałoby załamanie służby zdrowia. Kolejne restrykcje mają zostać ogłoszone 28 grudnia. Nie planujemy na ten moment wprowadzania kwarantanny granicznej z innymi krajami Unii Europejskiej. Tymczasem głosy środowiska medycznego wskazują, że szczepionka, która jest w końcowej fazie przygotowań, działa również na tę odmianę koronawirusa wykrytą na Wyspach. Jednak potwierdzenie w tej sprawie musi przyjść ze strony jej producenta. Zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową jest bezprawny. Takie stanowisko zajął rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Z kolei rzecznik rządu, minister Piotr Miller, przekonuje, że ograniczenia będą obowiązywały na podstawie przepisów, z których rząd skorzystał już wiosną, wprowadzając podobne obostrzenia. Uważam, że wprowadzenie rozwiązania, które polegałoby na zatrzymaniu wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej w domach w czasie nocy sylwestrowej byłoby bezprawne, ponieważ nie ma ku temu odpowiednich przepisów ustawowych, które by tego typu regulacje pozwalały wprowadzić. Podobne obostrzenia obowiązywały wiosną tego roku i były o wiele szerszym zakresie wydawane na podstawie tych samych przepisów prawa. W tej chwili mówimy o ograniczeniu na poziomie kilkunastu godzin. Jestem przekonany, że większość osób, bez względu na to, czy byłyby takie ograniczenia wprowadzane formalnie, a będą wprowadzone formalnie, dzisiaj jeszcze będzie wydane rozporządzenie, też zachowałoby się w sposób rozsądny, nawet gdyby takie ograniczenie nie było formalnie wprowadzone. Gazeta Wyborcza dokonała profanacji wizerunku Matki Bożej. W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do niszczenia świętych dla katolików miejsc i symboli. Na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia na okładce weekendowego wydania Wysokich Obcasów w dodatku do Gazety Wyborczej umieszczono Matkę Bożą. Jest ona ukazana w maseczce z błyskawicą, symbolem ogólnopolskiego strajku kobiet. W ręku trzyma czarną parasolkę, symbol demonstracji zwolenników tzw. aborcji, czyli zabijania dzieci poczętych. To zestawienie Bożego Narodzenia z aborcją jest w sferze symbolicznej bardzo jasnym uderzeniem w świętość tych świąt i w to, co dla wszystkich wierzących jest drogie. To, jak mówił wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, deprecjacja pewnego sakrum w sferze publicznej. Część publicystów i redaktorów Gazety Wyborczej w opublikowanej ilustracji nie widzi jednak nic szokującego. Jeżeli udawać, że no, rzeczywiście nie wiedzą, o co chodzi, no, to znaczy z kolei, że oderwanie od takiego podstawowego zasobu kulturowego, od tych toposów, które są podstawowe dla cywilizacji judeo-chrześcijańskiej, jest dość duże, no bo To nie wymaga dużego tłumaczenia, prawda? Obchodzimy święta Bożego Narodzenia, narodzenia Jezusa. I zestawienie tego z symbolem pioruna jest jawną profanacją. W tej sprawie interweniował już europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. W związku ze skandaliczną grafiką opublikowaną przez magazyn Wysokie Obcasy składam do prokuratury okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 196 kodeksu karnego. To kolejny raz, kiedy Kościół w Polsce i jego symbole są profanowane. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym tak zwanej aborcji środowiska liberalno-lewicowe zaatakowały Kościół.
profanacji świątyń, przerywanie mszy świętych czy niszczenie mienia kościelnego były na porządku dziennym. Będą zmiany w sądownictwie. To jest sprawa wewnętrzna Polski. Sędziowie muszą uznawać polską konstytucję oraz równość obywateli, podkreśla prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Sądy to wewnętrzna sprawa Polski, mówi w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość chce zmian w polskim sądownictwie. Prezes PiS-u dodaje, że nie chodzi o podważanie niezależności sądownictwa. My tylko chcemy znieść fenomen, że w Polsce są sądy politycznie uzależnione od opozycji, a kto w to nie wierzy, niech posłucha taśm Neumanna. Tego nie nagrały służby, tylko jego koledzy. Te sądy są upolitycznione, są po tamtej stronie. Polsce będą potrzebne normalne sądy, które będą się trzymać prawa. Wicepremier Jarosław Kaczyński stwierdził, że krytyczny stosunek społeczeństwa do sądów jest rzeczą zupełnie oczywistą. Sędziowie muszą uznawać polską konstytucję i równość obywateli. Dodaje, że są też oczywiście sędziowie rzetelnie wykonujący swoją pracę. Jednak i tak konieczna jest reforma sądownictwa. Jarosław Kaczyński odniósł się również do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji. Na tyle znam konstytucję, że wiedziałem, iż w jej ramach innego wyroku być nie może, nawet jeśli będzie społecznie nieakceptowalny. Natomiast jaki konkretnie będzie, czy będzie za złagodzeniem, tego nie wiedziałem, tak jak nie wiem kiedy i jakie będzie uzasadnienie. Reforma sądownictwa będzie dotyczyła procedur i całego systemu. W grę wchodzi również zmiana sędziów, oznajmia Jarosław Kaczyński. Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził ankietę wśród nauczycieli dotyczącą finansowania zakupu sprzętu do nauczania zdalnego oraz programu jednorazowego dofinansowania w kwocie 500 zł. Okazuje się, że większość z nauczycieli pracuje nadal na swoim sprzęcie i wydało na jego zakup własne pieniądze. Rozporządzeniem ministra edukacji i nauki nauczyciele mogli uzyskać 500 zł na sprzęt do pracy zdalnej. Według ankiety Związku Nauczycielstwa Polskiego 93% badanych złożyło wniosek o dofinansowanie. Jednak rządowy dodatek, jak twierdzi związek, nie spełnił oczekiwań. Nauczyciele zwracają uwagę na to, że sprzęt, który zakupili wiosną, powinien być także objęty refundacją. Nie widzą żadnego powodu i słusznie, aby refundacja mogła obejmować tylko wydatki, jakie zostały poniesione od września do grudnia bieżącego roku. Mówił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Z odpowiedzi respondentów wynika, że niemal 87% nauczycieli pracuje na własnym sprzęcie. Zdecydowana większość nauczycieli edukację zdalną prowadzi na własnym sprzęcie. Prowadziła i prowadzi od początku pandemii. Dodatkowo 94% ankietowanych poniosło do tej pory własne koszty związane z pracą zdalną. Chodzi o sprzęt, internet i media. Do 500 zł wydało prawie 23% ankietowanych, do 1000 zł 26,5%, a do 2000 ponad 15%. Jednak największą grupą ankietowanych są ci, którzy wydali ponad 2000 zł. W ankiecie Związku Nauczycielstwa Polskiego wzięło udział ponad 18 tysięcy nauczycieli. Do Bejrutu dotarł transport humanitarny zorganizowany przez papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dzięki niemu obdarowanych zostanie kilka tysięcy libańskich rodzin. O szczegółach z Libanu mówi dyrektor sekcji polskiej stowarzyszenia, ksiądz profesor Waldemar Cisło. Libańczyków poszkodowanych w wybuchu sierpniowym otrzyma takie paczki żywnościowe oraz to, co jest potrzebne do utrzymania higieny. Wiemy, że również koronawirus nie ominął Libanu. Dzięki życzliwości pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak również ofiarności naszych indywidualnych darczyńców, 10 tysięcy rodzin w Libanie doświadczy polskiej solidarności. Po raz kolejny, dzięki państwa życzliwości, siadając w święta do stołu, nie zasiądą do pustych stołów. To jest wasza zasługa. Sytuacja w Libanie jest dramatyczna. Sytuacja polityczna, rząd niestabilny, nie ma go właściwie. Wybory nie przyniosły rozwiązania tego problemu. Sytuacja ekonomiczna
żeby uświadomić, jak jest trudna. Kiedy byliśmy w sierpniu, kurs wymiany dolara na funta libańskiego wynosił 7 tysięcy. Dzisiaj mamy 8, ciągle rośnie. Ludzie nie mają pracy, nie mają pieniędzy na żywność, nie mają pieniędzy na leki. Bardzo Państwu w ich imieniu dziękujemy. 10 tysięcy rodzin jest wdzięcznych Polakom za to, że okazujecie im solidarność poprzez takie instytucje jak Pomoc Kościołowi w Potrzebie, jak Fundacja imienia ojca Werenfrieda. To jest ten piękny gest solidarności. W Libanie nazwa Polska brzmi dumnie. Za to wszystko Państwu dziękujemy. Ksiądz Waldemar Cisło, Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.